Dzień dobry. Nazywam się Jasmin Buric i jestem i teraz już byłem bramkarzem Lecha Poznań. Teraz pogadam o swoim czasie w Lechu. I od razu. To nie jest, myślę, że to nie jest przypadek. To jest jeden od moich najlepszych przyjaciół i myślę, że teraz, co pokazałem to zdjęcie, nie było przypadkiem, że trafiłem na Semir. Naprawdę graliśmy w Lechu trochę czasu i było nam też fajne. Do tego momentu cały czas mamy kontakt prawie codziennie i jak mówiłem, to jest jeden z moich najlepszych przyjaciół w życiu. Prywatnym, a i sportowym. To pamiętam, to jest mecz z Manchesterze, jak graliśmy z City i tam przegraliśmy 3-1. Trzy bramki strzelił Adebayor, ale też naprawdę było fajne poczucie. Pierwszy raz grałem w Anglii i pierwszy raz grałem z taką drużyną jak Manchester City. Naprawdę cieszę się z tego. Myślę, że to jest nasz pierwszy mecz Ligi Europejskiej z Red Bull Salzburgiem i wygraliśmy 2-0 w Poznaniu. To był rok 2010. Tu zaczynała nasza era europejskich pucharów. To mój pierwszy obóz z Lechem. To był trener Smudy. Nie wiem, gdzie to było. Wiem, że było w Polsce, ale nie wiem, gdzie dokładnie. Pamiętam, że był bardzo ciężki obóz i że było też dużo śniegu i mogę powiedzieć, że się ciężko pracowało i to jest mój początek w Lechu. To jest już bardzo ważny moment w moim życiu. Dostałem obywatelstwo polskie. Też jestem z tego dumny i naprawdę bardzo cieszę się, co dostałem. To jak wszedłem do Polski, od razu w głowie chciałem, że mam polskie obywatelstwo i po kilku lat dostałem. To jest nasze pierwsze mistrzostwo po 15 lat, 16 w Lechu. To już była jeszcze ta stara szatnia za bramką i naprawdę wtedy było bardzo święte po tylu lat, że Lech znowu ma mistrzostwo Polski i cieszyliśmy się z tego. Też tu, jak widzę, była dobra i wesoła ekipa. To jest mecz z Legią Warszawy. Myślę, że wygraliśmy tu 2-1 u trenera Skorży. Tu był tydzień po porażce w Pucharu z Legią i w tym sezonie wygraliśmy mistrzostwo Polski. A tu się cieszyłem po drugiej bramce, jak chciał Karol Linetti. To już jest finał Pucharowi. Tu przegraliśmy od Legii 1-0. Pamiętam, że bramka padła w drugiej połowie, że Priow chciał bramki. Myślę, że szkoda tych finalu Pucharowi, co przegraliśmy, było i kilka i naprawdę bardzo żałuję za to, ale taki jest sport. A to jest świętowanie mistrza Polski u trenera Skorży. To było tak u trenera Skorży. Naprawdę najlepsze poczucie, jakie może zawodnik poczuć w swojej karierze. To świętowanie mistrzostwa, obojętnie w jakim kraju. To już było Sarajewo. Poszedliśmy do mojej ojczyzny, graliśmy za Sarajewem. Myślę, druga kolejka Ligi Mistrzów. Tu pamiętam, że byłem tłumaczem na tej konferencji. Trener Skorża gadała, a ja tłumaczyłem na bośniacki i na polski język. Było trudniej być tłumaczem, ale ciekawie.
ale w życiu bym nie chciał tego robić. To też pamiętam, tu się zaczyna moja kariera w Lechu, to jest mój pierwszy mecz w Lechu Poznań. Graliśmy puchar ze Stalową Wolą. Pamiętam, że był wynik 0-0 przy 120 minut i odpadliśmy przy karnej. I no, mogę powiedzieć, że dobrze zagrałem ten mecz i wtedy zaczyna moja kariera w Lechu i tydzień później się już, albo trzy dni później już zadebiutowałem w Ekstraklasie za Arką Gdynia. Naprawdę dało mi dużo. Dało mi, mogę powiedzieć, dużo się cieszyłem, że jestem tu, że mogę prezentować ten klub, że mogę grać przez takim kibicami. Naprawdę dużo mi dało, też mi dało w prywatnym życiu, dostałem polskie obywatelstwo. Tu przyszedłem, mogę powiedzieć, jak młode dziecko, a teraz już mam, mogę powiedzieć, 32 lata, już jestem doświadczony człowiek i naprawdę dużo mi dało i będę to wspominał. A kibicom chciał powiedzieć, że będą zawsze z drużyną na dobre i na źle. Naprawdę to dużo znaczy drużyny. Są najlepsi w Polsce i tylko, że tak zostanie. A swojej drużynie szatni by powiedział powodzenia na następnej sezony, że będę kibicował za nich, że będę trzymał kciuki za nich i mam nadzieję, że wygrają Mistrzostwo Polski w następnym sezonie. Program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.